Praktycznie mogłem wymienić wszystkie produkty z fast foodów, ponieważ wszystkie miałem przetestowanie. Moja waga była blisko 100 kg. Nie potrafiłem skakać na skakance, dlatego prowadziłem bardzo niehigieniczny tryb życia. Pracowałem po kilkanaście godzin dziennie. Nie przeceniać, że to wszystko jest takie w ogóle wow i super, bo kiedy temperatura sięga blisko 30 stopni, w ogóle nie ma ochoty się na ćwiczenia. Ostatni wypad na pakernie to absolutne przeoranie. W sensie dawno się tak nie zmęczyłem. Nawet nie sądziłem, że może tak się lać ze mnie, jak w trakcie takiego treningu, który, nie wiem, to hit można nazwać, w sensie na niewielkich ciężarach, ale bardzo intensywne i praktycznie godzina non-stop latania, robienia czegoś. Aż jestem zdziwiony, bo myślałem, że będę się dzisiaj czuł znacznie gorzej. A okazuje się, że nie jest aż tak źle, jak myślałem, chociaż wiele części ciała boli. Raz na jakiś czas, podobno raz na tydzień taki wycisk jest spoko. Nawet ostatnio miałem pretensje do siebie, mówię, kurde, chodzę na te siłownie, podnoszę te ciężary, nawet się jakoś tak bardzo nie zgrzałem. A tutaj proszę, w ciągu 45 minut, czy no ciutkę więcej, okazuje się, że moja kondycja została wystawiona na absolutną próbę i myślałem, że po tych dwóch latach skakania na skakance mam lepszą kondycję, a tu okazuje się, że można, że tak powiem, zabić człowieka w ciągu dosłownie kilkudziesięciu minut. Tak naprawdę jest nowy początek. Dzisiaj właśnie o tym nowym początku miało być, ponieważ tej zasady się trzymam, że to nie jest tak, że jest popełniony jakiś błąd. Po prostu danego dnia miałem ochotę po prostu na to, żeby zjeść coś innego, coś mniej zdrowego, coś, co po prostu poprawi mi humor. Fajne jest to, że tak naprawdę następnego dnia jest nowy początek. W sensie nawet jeżeli na obiad zjedliśmy, nie wiem, coś niezdrowego, to na kolację możemy już zjeść coś zdrowego. Następnego dnia możemy odpuścić słodycze i jest takie poczucie, że dzień jest wygrany. Chociaż nie ukrywam, że moim sposobem na przykład na to, żeby trochę opanować ten głód słodyczowy, jest posiadanie słodyczy. W moim plecaku zawsze jest coś słodkiego. To jest trochę na zasadzie takiego wyjścia awaryjnego, że jak nie złapię głód na słodycze, to zawsze mam coś pod ręką, ale jeżeli tego nie mam w plecaku, nie mam tego przy sobie, to automatycznie ten głód na słodycze jest znacznie większy, bo po prostu tego nie mam tego pod ręką, więc na wszelki wypadek lepiej pójść do sklepu, coś kupić, a jak już się kupi i się ma to w ręce, to by się może nawet i zjadło. No, nie wiem, to jest taka głupia psychologia, ale przynajmniej w moim wypadku to działa. Jeżeli coś działa, to po co to psuć, nawet jeżeli to nie do końca jest głupie, a jeżeli coś działa, to na pewno nie jest głupie. Więc w moim plecaku zawsze znajdzie się coś słodkiego, coś takiego, co jest takim właśnie psychicznym zabezpieczeniem. To samo jest, jeśli chodzi o ćwiczenia. No, styrany po wczorajszym treningu dzisiaj generalnie mógłbym odpuścić, ale pomyślałem, przy takiej temperaturze na pewno nie będę dźwigał hantli, bo nie mam absolutnie na to siły ani weny. Mało tego, jeszcze wiele części, że tak powiem, nie boli. W związku z tym, korzystając z takiej właśnie pogody, stwierdziłem, pójdziemy na basen, pójdziemy popływać, trochę się rozruszać i trochę się zrelaksować. Fajne jest też to, żeby na przykład w ciągu dnia spróbować dosłownie kilku ćwiczeń, takich, które nie są zbyt obciążające i też niewiele wnoszą, powiedzmy sobie szczerze, bo zrobienie trzech przysiadów i dwóch pompek niewiele wnosi jakby do całego jakby treningu, natomiast daje taki oddech dla mózgu, że no jednak zrobiliśmy, coś zrobiliśmy, nie zarzuciliśmy jakby całego planu, nie odpuściliśmy. Następnego dnia, kiedy już organizm się zregeneruje, kiedy się wyśpimy, kiedy już mięśnie odpoczną, kiedy nabierzemy takiej ochoty na ćwiczenia, wtedy damy z siebie więcej. Ale dzisiaj jest czas na relaks. I o tym wszystkim chyba też zapominamy właśnie, o tym, żeby ten relaks się jednak gdzieś pojawiał. Żeby nie zapominać, że regeneracja też jest ważnym punktem tego wszystkiego, bo jeżeli tego zabraknie, to zabraknie ochoty na ćwiczenia, zabraknie ochoty na bardziej przyjrzenie się temu, co się je. W efekcie zarzucimy te wszystkie dobre już zwyczaje, które wprowadziliśmy, a które jeszcze nie stały się nawykami i wrócimy do punktu zero, albo nawet nadrobimy cały ten jakże kreatywny i ciekawy czas. Zrobić nawet małe kroki, ale jest zrobić, jest lepsze niż nie robić nic. I tej zasady się będę trzymał, a przede wszystkim, żeby się nie wypalić. No i znalezienie tej odpowiedniej dla siebie motywacji. No nie wiem, ja mam tak, że nawet dzisiaj, kiedy już chcę odpuścić, przewijam Facebooka, trafiam na jakieś tam zdjęcie czy relacje kogoś, że a zobaczcie, jaki tam zrobiłem w 3 miesiące postęp i tak dalej. Dobra, kurde.
nie chce mi się, ale dobra, to nie odpuszczę. Bo znowu będę miał pretensje do siebie, że odpuściłem. To nie odpuszczę. I tak jakoś to się toczy. Na razie to tyle i do zobaczenia.